Matura 2015, czas start. Na pierwszy ogień jak zwykle, egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, do którego przystąpiło około 310 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Jest Platon i Potop. I Potop. Potop? No to moje córce chyba nie bardzo podpisują. Pan Knicic. Do 29 maja maturzyści będą zmagać się z maturami w nowej formule. Najważniejszą zmianą jest koniec oceniania arkuszy według klucza. Po egzaminie pisemnym z języka polskiego czeka ich egzamin ustny. Tu kolejna zmiana. Nie będzie już prezentacji. Uczniowie będą mieli za zadanie w 15 minut przygotować monolog na wylosowany temat, po którym nastąpi rozmowa z zespołem przedmiotowym. Poza trzema obowiązkowymi przedmiotami, maturzyści mają do wyboru przedmioty dodatkowe. I tu kolejna nowość. Można je zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym. Przystąpienie do takiego egzaminu to nowy warunek zdania matury. Wyniki pisemnych egzaminów z poszczególnych przedmiotów przedstawiane będą w dwóch formach. Jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki te uczniowie poznają 30 czerwca. Roxana Daniewska, Fakt.pl.